ale wtedy będzie pełna świadomość, kto czego nie zrobił i jaka sytuacja dla mieszkańców i dla Rady Miejskiej w Sokołce. Tak to wygląda uczciwe stanowisko i uczciwe podejście do realizacji zadań. Pamiętacie Państwo, jak była uchwała Rady Miejskiej podniesiona w sprawie kwartalników tak zwanych. W pierwszym kwartale miały być projekty wykonane do marca, do czerwca miały być przygotowane tutaj rozstrzygnięte przetargi i dwa pozostałe kwartały miały być realizowane inwestycje. W jednym roku wojewoda się nie doszukał tutaj nieprawidłowości. W następnym Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że wchodzimy w kompetencje burmistrza. Nie możemy nawet wskazywać dla burmistrza dobrych rozwiązań. Burmistrz wie najlepiej i dlatego skoro wie najlepiej, to niech realizuje inwestycje według własnego pomysłu, ale niech je realizuje. Ja dziękuję. Proszę na decyzję. Proszę Państwa, Rada Miejska popełniła błąd w tamtym roku. Mam nadzieję, że w tym roku, tak jak to powiedział radny Marek Jawdziej, nie popełnimy błędu. Proszę Państwa, w tamtym roku było chyba 9 niewykonanych inwestycji. Żebyśmy uchwalili tamtym roku, tak jak było na samym początku ustalone, to w tym roku te 18 inwestycji byłoby zrealizowane.